Diego Cholo Simeone. Człowiek, który kojarzy się z jednym klubem. Atletico Madryt. Wydaje się, że on jest tam od zawsze. Nic dziwnego, w końcu w grudniu strzeli mu 9 lat spędzonych w roli trenera Los Colchoneros. W świecie piłki to całe wieki. Zanim jednak Cholo zawitał do La Liga i na dobre przedstawił się całej piłkarskiej Europie, to wcześniej pozostawił swój trenerski ślad w Serie A. 19 stycznia 2011 roku Diego Simeone wylądował na Sycylii, po to żeby zostać strażakiem w Katanii. Klub z miasta położonego u podnóży Etny walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Po remisie 1-1 z Chievo z pracą trenera pożegnał się Marco Giampaolo. Catania zajmowała 16 miejsce w lidze, czyli była naprawdę blisko strefy spadkowej. Sytuacja była nieciekawa. Simeone, którego przecież włoscy kibice świetnie kojarzyli z gry w barwach Pizy, Interu, a przede wszystkim Lazio, miał ogarnąć sycylijską drużynę, w której nie brakowało zawodników z charakterem i umiejętnościami. Chce z zespołu wycisnąć najwyższą możliwą jakość, bo przed nami krótka, ale wyboista droga. Czuję się, jakbym nigdy z Włoch nie wyjechał. Cały czas utrzymywałem kontakt z tym krajem i obserwowałem Serie A. To przecież liga, która dała mi wiele radości i sporo mnie nauczyła. Tak Simeone przedstawił się na powitalnej konferencji prasowej. To właśnie chcieli usłyszeć spragnieni dobrych wyników kibice Catanii. Na chwilę zostawmy jednak Cholo i przejdźmy do dyrektora sportowego sycylijskiego klubu. Pietro Lomonaco stworzył w Catanii argentyńską drużynę. Dlaczego? Powód był prosty. W ostatnich dniach poprosiłem o informacje na temat jednego gracza z Serie B. Usłyszałem za niego bardzo wysoką cenę. Za takie pieniądze w Argentynie biorę dwóch piłkarzy. Tłumaczył Lomonaco, czyli jak zwykle chodziło o pieniądze. W ściąganiu rodaków Messiego na włoską ziemię pomagał mu Argentyńczyk polskiego pochodzenia, Jorge Zitterspieler. Człowiek, który swego czasu odpowiadał za interesy samego boga futbolu, Diego Maradony. W pewnym momencie panowie stwierdzili, że nad tą argentyńsko-włoską mieszaniną może zapanować tylko twardy Argentyńczyk, który bardzo dobrze zna włoskie klimaty. Tak pojawił się pomysł z Diego Simeone. Za Giampaolo nie było wyników. Wtedy pojawił się Simeone. On miał odpowiedni charakter do prowadzenia grupy pełnej Włochów i Argentyńczyków. Stwierdził po latach były pomocnik Catanii Ezequiel Carboni. Swoją drogą też Argentyńczyk. No właśnie, to ilu było tych chłopaków z kraju Maradony w kadrze Catanii? Uwaga, wymieniam. Bramkarz Mariano Andujar. Obrońcy Matias Silvestre, Nicolas Spoli, Ezequiel Schelotto, Pablo Alvarez. Wspominany już Ezequiel Carboni, Pablo Ledesma, Mariano Isco, Christian Lama, Papu Gomez, Adrian Ricciuti, Maxi Lopez i Gonzalo Bergesio. Naliczyłem 13. No i Diego Simeone, czyli 14. Prawda, że wesoła gromadka? Nic dziwnego, że Catania była nazywana Segunda Selección, bo to po prostu faktycznie wyglądało jak reprezentacja Argentyny w Serie A. Najlepsze jest to, że w tej drużynie mieliśmy swój polski akcent, czyli Błażeja Augustyna. Obrońca za dużo sobie jednak u Simeone nie pograł, a w meczu z Genoą wyłapał czerwoną kartkę. Zresztą lata temu w wywiadzie dla serwisu Weszło, zapytany o to, jakim trenerem jest Simeone, odpowiedział ch**wym. No więc, z innych obcokrajowców byli jeszcze Słowak Tomasz Kosicki, Japończyk Takayuki Morimoto oraz Brazylijczyk Rafael Martinho. W każdym razie w szatni ówczesnej Catanii na pewno nie można było się nudzić. Pamiętam pierwszy dzień Simeone. Mówił do mnie po włosku. Odpowiedziałem, trenerze, ale ja jestem Argentyńczykiem jak pan. On nawet mnie nie znał. Wspominał Ricciuti. Mówiłem, było kolorowo. Ale jak ta argentyńska gromada radziła sobie na boisku? Początki były naprawdę trudne. Pierwszy mecz pod wodzą Simeone i porażka 0-2 z Parmą, potem dwójka od Milanu. Po golu strzelili Robinho i Zlatan. Remis 1-1 z Ceseną i porażka 0-1 z Bolonią. Cztery pierwsze mecze Simeone w Serie A i tylko jeden zdobyty punkt. Masakra. Cholo zmienił ustawienie drużyny. Taktyka 4-1-4-1 forowana przez Giampaolo poszła w zapomnienie. Argentyńczyk grał 4-2-3-1 lub 4-3-1-2. Wyników jednak nie było. Wiem, jaką drużynę wyobraża sobie Diego.
ale nie sądzę, żeby udało mu się dokonać rewolucji w ciągu zaledwie kilku dni. On nie jest czarodziejem, który rozwiązuje wszystkie problemy za pomocą jednego machnięcia różdżką. Z pewnością wprowadzi zmianę do szatni, ale jego owoce pracy nie będą od razu widoczne. Tak tłumaczył kolegę Hernán Crespo. Przychodzi mecz z Lecce. I w końcu argentyńska ferajna się przełamuje. Domowe zwycięstwo 3-2. Ale bohaterem meczu jest Włoch, Francesco Lodi, który strzelił najpierw na 2-2, a potem właśnie na 3-2. Pierwszy malutki kroczek został wykonany, ale do utrzymania jeszcze była długa droga. Później kubeł zimnej wody w meczu z Napoli, kolejna porażka. Ale od czego są mecze domowe? Przyjechała przecież Genoa. Floro Flores strzelił na 1-0 dla gości, ale później Catania odpowiedziała dwoma bramkami. W tym jedną Maxi Lopeza, któremu sycylijski klimat ewidentnie służył. W przypadku Simeone najważniejszymi słowami są siła i poświęcenie. Cholo pokazał swój charakter jako piłkarz, a teraz wypełnia nim naszą szatnię. Tak Maxi podsumował swojego argentyńskiego bossa. Kolejny dowód na to, że Simeone robi żołnierzy z piłkarzy. Wracając do meczu z Genoą, to skończyło się wygraną 2-1. Obie drużyny kończyły w niepełnych składach. Z boiskiem pożegnał się m.in. Augustyn. Już o tym mówiłem. Później znowu dwie wyjazdowe porażki i domowa wygrana z Sampdorią. Robi się nerwowo, szczególnie, że włoscy kibice nie należą do najspokojniejszych, a drużyna nadal nie była pewna utrzymania. Przyszedł jednak mecz, który zmienił wszystko. Derby Sycylii. Słyszysz coś takiego i wiesz, że musi być gorąco. Do Catanii przyjechało Palermo. A przecież to właśnie z własnego stadionu Catania Simeone potrafiła zrobić twierdzę. I tak było również tym razem. Po pierwszej połowie bezbramkowy remis. A w drugiej gospodarze zagrali prawdziwy koncert. Skończyło się wygraną Catanii aż 4-0. To zwycięstwo wywołało u mnie wielkie emocje. Naprawdę chcieliśmy wygrać ten mecz, bo wiemy, co derby znaczą dla naszych kibiców. Miałem tylko jedną obawę, że chłopaki nie wyrażą tego, co czują w środku. Tak mówił Simeone. No cóż, jednak wyrazili. Jestem pewien, że to mecz, który kibice Catanii wspominają do dziś. I właśnie po nim coś w drużynie Simeone przełamało się na dobre. Catania zaczęła punktować już nie tylko w meczach domowych. Wyjazdowy remis z Bari, a potem z Juventusem. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Na mecz w Turynie Simeone wystawił skład złożony z aż 10 Argentyńczyków. Szaleństwo. W pierwszej połowie dwa razy ukąsił Del Piero, ale w drugiej żołnierze Cholo znowu pokazali charakter. W 81 minucie kontaktowego gola zdobył Papu Gomez, a w 95 na 2-2 walnął niezawodny Lodi. Co za mecz. Punkt wydarty Juventusowi i to w jakich okolicznościach. Później rozpędzona ferajna Simeone wygrała z Cagliari i Brescią. Po tym drugim meczu na pokładzie samolotu piłkarze, sztab szkoleniowy i działacze Catanii nasłuchiwali wieści z meczu Genoa-Sampdoria. Zwycięstwo gospodarze dawało utrzymanie chłopakom Simeone. I Genoa to zrobiła. Wygrała 2-1 po golu zdobytym w, uwaga, 96 minucie meczu. To Sampdoria żegnała się Serie A, a nie Catania. Na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna Cholo była bezpieczna. Misja ratunkowa została wykonana. Ostatecznie Catania zakończyła sezon na 13 miejscu z 46 punktami na koncie. To rekord punktowy w historii ich występów w Serie A. Obecnie drużyna z Sycylii występuje tylko w trzeciej lidze. A Simeone? On po utrzymaniu pożegnał się z Włochami i wrócił do Argentyny. Jednak już w grudniu 2011 roku pojawił się w Atletico. O włoskiej piłce i Sycylii nie zapomniał. Catania była czasem nauki. Wzrastałem wśród trudności. Jeśli chodzi o odwagę i pomysły stosowane w Atleti, to wiele z nich pochodzi właśnie z Włoch. Słowa, które mówią chyba wszystko. W 2011 roku Cholo odebrał cenną lekcję, która procentuje do dziś. No i to by było na tyle. Dzięki za wspólną podróż na Sycylię. Mam nadzieję, że was strasznie nie zanudziłem. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do zobaczyska.